pierwszy komentarz, to było dobre, bo same takie śmieszne, że ja nie mogę się przestać śmiać. Kolejowe Zagłębie pisze SK.pl pod filmem. O, często fotografuję ten pociąg w Dąbrowie Górniczej, a teraz mogę zobaczyć, jak to od środka wygląda. W środku nie byłam, no ale tak trochę zaglądałam. A ktoś napisał, nie obchodzi mnie to. Ja napisałam dlaczego i nie dostałam odpowiedzi do dzisiaj. Może w tym filmie dostać odpowiedź. Więc minęło już 5 dni i nie ma odpowiedzi. Jak nie było, tak nie ma. Kaczmar 19, najlepszy 10. Ile pani wydaje pieniędzy na te wszystkie przejazdy? A ja odpowiedziałam tyle, ile kosztują bilety, proszę pana. Dziunia od dłuższego czasu, od dłuższego czasu z błędami, no ale dobra, rozumiemy. Widzę, że komentujesz i wyciągasz wnioski z rzeczy, które przy twoim IQ powinny cię dyskwalifikować. Już nie będę tego czytać, bo tam jeszcze wymienione są jakieś osoby. No i co? I tutaj panu odpisałam, no i co w związku z tym? Pan tutaj się nie ujawnia, to nie ma co dyskutować. O, i tutaj Łukasz napisał, o Sylwia, wróciłeś, super, że znowu dużo o pociągach. I tutaj napisał, że wiele odcinków jest filtrowanych i nie może wyjść. Więc może tak być, że YouTube coś poleca albo nie, bo tak jest przeważnie. Moja starsza siostra. Tak, aha. Tu nie, że my się śmiejemy, tylko trzeba mieć humor, a nie tam być poważnym. Tutaj napisała koleżanka z Wietnamu, napisała starsza, no to jest takie tłumaczenie. Starsza siostra uderzyła w wagon bez siedzenia. No, następne pytanie, Marcin Joneczko. Który wagon według ciebie lubisz najbardziej? Które miasto chciałabyś odwiedzić? Odpowiadam na pierwsze pytanie. Który wagon według ciebie najbardziej lubisz? Wagon. Lubię wagon 13. Wagon. A może nie o numer chodzi, tylko o... Ale wagon dla mnie to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to numer 13. Później wagon... Nieważne, czy przedziałowy, czy bezprzedziałowy. Przedziałowy, ważny, wagon 13, najbardziej wyszukam po numerach 13 i tam wsiadam, ale lubię przedziałowy i oczywiście też jak przedziałowy, to też nie z tymi przerwami, tylko takie, wiesz, tyle co telka, takie przeważnie łączone te siedzenia. I jeszcze jaki wagon lubię? Wagon, a lubię jeszcze wagon w Karkonoszach, w Śnieżce, lubię wagon. Że dużo, dużo jest, można. To jest 13, wracamy do 13, czy nie? A, dobra. Jak w 13 się nie zatrzymuje, to w 14 zawsze, w razie czego. Jak 13 wypada bezprzedziałowy, to ja idę do 14. A to jest pierwsza klasa. No to muszę iść do 15. Idę w tamtą stronę. Rozumiem, muszę zapamiętać. Tak, musi pani zapamiętać, że jak nie 13, to 14 albo 15, byle blisko lokomotywy. A jakie miasto chciałabyś odwiedzić? Chciałabym odwiedzić Lublin, Rzeszów. Lublin, Rzeszów i Kłodzko. Wrocław? Wrocław też. Ale Wrocław to już nawet nie wymieniam, bo jestem zawsze, także to jest takie, ale tam gdzie nie byłam, to najbardziej Lublin, Rzeszów, no chyba te dwa. Świnoujście może? O, Świnoujście też. Koluszki na pewno, Ostrów Wielkopolski. Tylko tak to na koniec zostawiam, bo ja jestem prawie za każdym razem w Koluszkach i w Ostrowie, jak się jedzie. I mogę w każdej chwili wysiąść, więc tak, ale tam, gdzie nie jeżdżę, no to Rzeszów właśnie i Lublin. O, i kolejne pytanie, pan Marcin Joneczko. O którym zawodzie marzyłaś w dzieciństwie? O, było dużo zawodów, ale też było związane z pociągami, więc chciałam kiedyś też konduktorem w latach 90. zostać, ale to była taka... Teraz może ta praca z wiekiem wygląda inaczej, ale kiedyś wyglądała inaczej i w zależności, tak,
jak się na to patrzy i nie pozwalała mi na jakby życie podjąć taką pracę, ale konduktorem chciałam być, tylko że właśnie tych konduktorów to było męskich dużo, a pań nie widziałam. W latach 90. pań konduktorek chyba mało. Ja w ogóle nie widziałam na moich trasach i dla mnie to była taka męska praca, a poza tym ciężko było też podjąć na pewno w młodym wieku jakoś trudne były decyzje, ale właśnie konduktor, tak, kiedyś właśnie w tych latach 90. myślałam, ale nie podjęłam. Sławek Wójcik, witam. Dobry wieczór. Mam pytanko, skąd takie zamiłowanie do Dolnego Śląska, szczególnie do Wrocławia? O. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, ja ale muszę... Ja jestem bardzo nim zainteresowana. Tak? Skąd zamiłowanie? Dobre. Na Dolnym Śląsku mam rodzinę. Od x lat, odkąd się urodziłam, to no właśnie, to jeździłam tam do rodziny. I tak jeździłam, jeździłam i przez Wrocław. Przesiadki we Wrocławiu. Latami. Co jeszcze? Później... Piękne tereny górskie. Oczywiście. I takie różne rzeczy. nie mogę powiedzieć więcej, ale no, rodzina pochodzi z Dolnego Śląska. I to wystarczy. Tak. I resztę różnych takich więcej rzeczy, także można się domyśleć. I tak jeździłam i tak jeżdżę do dzisiaj. Ale czasem nie do rodziny, czasem tak hobbystycznie, a czasem było, że do pracy, a czasem, no bo też we Wrocławiu się pracowało, tak. Następne pytanie to będzie Red Sunflower. Od kiedy pani jeździ pociągami? Od 87 roku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych filmów. Łapki, subskrypcje, udostępnienia jak zawsze, chociaż nie każdy to robi, a mógłby. I na następnych filmach będzie z Białegostoku i nie tylko, jeszcze filmy z innych miast i z Wrocławia jeszcze. Proszę się tam rozglądać na moim kanale. I to będzie na tyle. Pa!